Siemaneczko, z tej strony Wiadom Lazarus i oczywiście Przygody w Dziczy. Tak, to ja i tak, to są Przygody w Dziczy. I tak, są cholera chmury. O, wersji takiej potrzebuję, bo musiałem przeinstalować, kochani, ponieważ mamy nową wersję Snapshota, która wprowadziła nowe zmiany, kochani. Między innymi, widzicie, nie ma łódek. Ale zanim do tego dojdziemy, dlaczego ich nie ma, pokażę wam postępy w pracy. Nieduże, ale już mamy wejście tutaj. Do naszego tunelu zarąbistego. O! I tu będzie tunel, i tu będziemy wjeżdżali oczywiście wózeczkiem. I będziemy stawali na tamtej ścianie. Tutaj jeszcze takie wgłębienie zrobię. No, jest dużo, dużo do zrobienia. Jak to ja zrobię, to wtedy dopiero wam udostępnię tego save'a. Bo tak to nie ma sensu. Dopóki nie będę z tego zadowolony. Jak widzicie, zrobiłem nowego załadowałem nowego snapshota i się okazało, że nie mam łódeczek. I nie dziwne. Czy oni naprawili drzwi? Ciekawe. Dobra, musimy zrobić sobie łódeczkę. Łódeczkę się trochę teraz inaczej robi. A mianowicie, musimy sobie zrobić pierw drewnianą łopatkę. Później tak jak łódeczkę robiliśmy i tu wsadzić. Cyk. Mamy nową łódeczkę. Łódeczka jest o tyle śmieszna, że... Ty, no działa! Coś musieli zrobić. Łódeczka jest o tyle ciekawa. Właściwie ją możemy... A, już tu zwodujmy. Jak wsiądziemy, to najlepiej F5 sobie włączyć. Normalnie mamy wiosełka. Tak. I mamy klawisz AD. A i D. Znaczy A przecinek D. Jak klikamy lewy... czyli A, to bierzemy lewym wiosełkiem, kręcimy, kręcimy, kręcimy. Jak weźmiemy D, to w drugą stronę. To prawym wiosełkiem. A jak weźmiemy dwa na raz, naciśniemy, to wiosłujemy na raz obiema. Ale nie po to... Kurde, czekajcie, czekajcie. Wracam do domu po jedną rzecz, bardzo ważną. Śmiesznie to wygląda w ogóle. Czekajcie, zamknąć. Ja nigdy nie grałem z tej perspektywy, powiem wam, i potrzebuję tego. O, właśnie. Dobra. O, gdzie jest nasza łódka? Śmiesznie to wygląda. Gdzie jest łódka? Odpływa. Oczywiście łódki dalej odpływają. Dobra, wypłyńmy sobie tutaj. No, sterowanie jest trochę do bani. O, jaki ładny księżyc. No ale się da się przyzwyczaić. To znaczy o tyle fajnie, że to jest jak w prawdziwej łódce. Tak się rzeczywiście wiosłuje. Fajny bug jest. Znaczy dwa bugi są. Jeden fajny, drugi niefajny. Fajny jest bug, że ja mogę Squida ze sobą wziąć. Czekajcie, weźmiemy sobie Squida ze sobą. Panie Squid! Panie Squid! O! Squid płynie z nami. Przykleił się i mamy Squida pasażera, co jest totalnie głupie. Te animacja troszeczkę jest do bani, bo jak sami widzicie, tak jakby trochę lagowało na początku, jak ruszamy, ale... Poza tym łódka wolno płynie, no. Znalazłem też drugi bug, który jest mniej fajny. I to jest niestety, pamiętajcie, związany z łódkami niestety. Po pierwsze tak, płyniemy tam, gdzie jest wejście do endu, czyli tam gdzieś pod wodą. I zobaczcie, widzicie? Nic nie widzimy na horyzoncie, dlatego że się czanki nie wczytują. Dopiero jak wysiądę... Widzicie? Dopiero się wczytało. Wsiądę. I znowu... Czyli tak jakby gra nie rozpoznawała, że ja jestem w tej łódce. Ej, Squidek! Squidek, ty mi nie kradnij łódki. No ale wszystko fajnie. Dobra, płyniemy sobie powolutku, a ja odpowiem może na parę pytań na szybkiego. Jeden z widzów pytał się mnie, czy znam, czy kojarzę i czy grałem w Need for Speeda. Oczywiście, że tak. Ja tą serię uwielbiam, dlatego że to jest moja ulubiona seria, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe. Ja ją jeszcze pamiętam od Need for Speeda 2, 3, kiedy to grałem z kumplem na podzielonym ekranie, czyli tak zwanym split screenie. To taka była tandetna wtedy jeszcze jakość tych gier, ale to by było, wiecie, rewelacja. Teraz to już jest znacznie, znacznie lepiej wyglądająca gra. Natomiast... Wysiądziemy. Widzicie? Z tym ładowaniem świata jest zepsute.
Ale to snapshot. Pamiętajcie, snapshoty mają to do siebie, że często jest coś rozwalone. Dlatego trzeba robić backupy, czyli kopię zapasową save'ów. Jeszcze jeden squidzik się chce dostać. No nie, mamy tylko jedno miejsce dla jednego squidzika. No. No i grałem. Moja ulubiona... Nie lubię może tych wersji takich, co na torach się jeździ tymi samochodami, bo takie typu a la Le Mans i tak dalej. Ale moje ulubione to są na przykład Most Wanted 2, a najbardziej rewelacyjne to jest Hot Pursuit, oczywiście, gdzie się z policją ścigamy. To jest coś cudownego. Tą łódkę trzeba chyba rozwalić, co tam stoi. Bo nie wiem, czy ona jest z poprzedniego save'a, czy przed... A gdzie jest? Widzicie? A co się stanie, jak ja wjadę łódką w łódkę? Rozwali się? I? Chodźcie, weźmiemy... Spanczujemy ją... Dobra, poszła. Ej! O, już... Co, po rozwaleniu nie ma drewienka? To tak trochę lipnie. No mamy pasażera na gapę, jak sami widzicie, mamy squida, to jest jeden z bugów. No strasznie te łódeczki zbugowane, no dlatego nie polecam akurat tego snapshota. No ale że my gramy, no to wiecie, to trzeba. Dobra, jedziemy jakieś następne pytanie. Jeden z widzów pytał mnie się, czy ja mam tablet. Tableta i jak to wygląda i tak dalej. Nie, nie mam tableta, bo wiecie co, powiem wam, tak nie potrzebuję. Dobra. Squid, zostajesz. Słyszysz? Pilnuj łódki. Normalnie imię ci trzeba nadać. Nie mam tableta, dlatego że nie potrzebuję, bo tak, pomyśl logicznie. Jeżeli chcę grać, albo coś pisać, albo coś innego, no to mam peceta całkiem niezłego do tego. Uwaga! Kopię woda. Siu! Jestem z powrotem, kochani, i zobaczcie, jaki fart mamy. Dwie mamy twierdze, jedna po drugiej stronie, druga tu. Co jest najśmieszniejsze... Musimy zjeść. Mam nadzieję, że mnie nie tepnie do Wojda. To są teraz trochę twierdze, częściej są duże. I mają taki statek latający, w sensie statek jak łódka, nie? Duża. I zaraz zobaczmy, jak to wygląda. Musimy się dobrać do środka. Wizytacja, widzę. A ja nie mam strzał, cudownie. Ała. Shit. No kurde, strzał nie wziąć. To tylko ja tak potrafię, levitation. No, gin! A, bo to trzeba, zapominam ciągle, że to jest ten system walki głupi. No dobra. Coś mnie... Zjedzmy. Dobra, idziemy na górę. Może przy okazji coś fajnego znajdziemy. Fajna też kiełka. To jest jakieś specjalne szkło, czy co? Że obwódki nie widać. Le parkour z Venomem? O nie, to się źle kończy przeważnie. Dobra, gdzie jest statek? Teoretycznie moglibyśmy... Kurde, nie pamiętam, w którym to... W tym chyba głównym. Wow! No właśnie, Le Parkour z Venomem. Chyba w tym głównym są nagrody. Zaraz, za też mi parkour. Tak? Nawet to potrafię spieprzyć? No! What? Tuć! Dobra, dostał. No, spadnij! Levitation! Piu! Ej, jesteśmy na górze? Jeszcze nic? Aż chce mi się kichnąć. Mam mieszane uczucie. Gdzie są skarby? Ja chcę skarby. Chyba tu. No to pójdziemy tu. Au. Nigdy nie róbcie tego. Skąd skoczyłem? Stąd. Ta! O, no.
O, biją mnie! Biją mnie, a ja sobie lecę. 4, 3, 2, 1. O! Zanim się skończy. Szczerze, po co ich zabijać, jak można. O, chyba się coś. Zabili się nawzajem. Co jest tu? A się ma. O. Do siebie nawalają nawzajem, a ja mam lewitację 9. Dobrze. 5. Znowu 9. Wykorzystujemy tą lewitację, żeby się dostać, ale chamstwo, nie? A, tą ich kulkę można rozwalić. Teraz, bo. Dobra, tego kolesia teraz trzeba stąd zdjąć, bo. Przeszkadza jak cholera. Dobra, lewitacja się kończy. No proszę cię, no. Dobra, jesteśmy tu. Teoretycznie tam jest statek. A, czyli tu są nagrody pewnie. Ja chcę nagrody dostać. Czekajcie. Ale wpierw. Jest! Uuu, nie strzelać! Dostałem się na statek. Co to za połszony? Leczenia. Bardzo dobrze. Czy ktoś mnie chce tu strzelać? A! Okej. Leżę. W skrzynce. Łooo, sharpness 4, diamentowy, bardzo fajny miecz. Bucik Unbreaking Protection Deep Strider 3, zarąbiste bym powiedział. To już może mniej. No zobaczcie, a zobaczcie moje. Protection 4, ja mam Feather Falling jeszcze, Deep Strider. Unbreaking, kurde, to tylko deep, tutaj brakuje Feather Fallingu. Kurde, co tak głośno jest? Dobra, więc zarąbisty lód. Świetne po prostu. Następnie Unbreaking 3. To weźmiemy. Fortuna i Unbreaking weźmiemy. I kochani, to jest to. To jest Elytra. Elytra, cokolwiek to znaczy. Ciekawe. To się zakłada w ten sposób i jest to płaszczyk. Widzicie? Płaszczyk działa na zasadzie niesamowitości, ale zaraz zobaczycie. Idziemy jeszcze po drugi płaszczyk, bo skoro już są dwie twierdze. Czyli co, teraz wszystkie... Wiecie co? No możemy wziąć ten... Wszystkie... Ten... A co jest na górze? Wszystki lód to jest tylko na statku teraz? Możliwe. O nie, 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 nie. Aj! Dobra. Chcę zobaczyć, co jest na górze. Oj. Au. No koleś jest na górze i nic więcej. Czyli przemodelowali. Teraz widzę twierdzę. Bo wcześniej tu w tych wieżyczkach były dobroci, a teraz są tylko i wyłącznie w... O, nie wiem, czy to dobry pomysł. Chociaż ja wiem, w tej głównej... Czekajcie, przejdziemy się tu trochę. No, tutaj na przykład. Czekajcie, mam jeszcze... Nic nie ma. No! Dobrze, że mamy tę dobrą zbroję. Ile jeszcze? 3. Oj, oj, szybciutko! Okej. Okay. Idziemy na samą górę góry. Góra góry. Jestem ciekaw, co jest na górze góry. Górze. What the... Wbrew pozorom nie jest to takie proste, jak już lecicie, wiecie, tak na... No proszę cię! Bo tutaj nad głową mam te... No... Nad głową sufit mam, jak to zrobić, żeby...
No teraz to ja dałem czadu? No weź mnie, strzel. Strzel mnie. Jakie życzenia. Jeszcze. Dobra. Lecę. 4, 3. Fuck, fuck. Dobra. Dobra. Okej, 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 okejki, okejki. No pro. Nie no, ja się kiedyś dostanę tam na górę. Oba. O! Świetnie, jeszcze raz. I jeszcze raz. Moja zbroja jakoś to wytrzyma. Bo tu jest, kochanie, widzicie, taki parapet. Ja nie mogłem wskoczyć przez ten parapet. A ja nie jestem dobry w skakaniu. Chlip. No. Aha, jestem na samej górze, góry. Tam byliśmy, tam byliśmy. To jest ten statek. No dobra, czyli w tych wieżach prawdopodobnie nic nie ma. O, są te banerki fajne. No, chyba, że coś na dachu, ale wątpię, żeby na dachu coś było. Dobra, idziemy do drugiego, nie? Czekajcie, to teraz... Może się uda? Wow. Idziemy na drugi. Przydałoby się jakiegoś Edka strzelić. Edek, potrzebuję pereł. Chodź. Może być... Pięknie. Facet, ale my mogłyby być z 3 perły, a nie jedna. Ło, dwie. Dobra. Podjedzmy. I spróbujmy się tepnąć. Czekajcie, podejdźmy. To nie był dobry pomysł, to nie był dobry... To był dobry pomysł. Dobra. Wiecie co, skoro tam... A ta jest jak jeszcze inna twierdza, mniejsza chyba. Nie, za wysoko, żeby się tepnąć, ale stąd by się dało. Dobra, spróbujmy. Nie bądźmy cieniasy. Cześć chłopaki, słuchajcie, ja tu wchodzę, nara. Bijcie się między sobą. Oni mają tendencję do lania się między sobą, widzę. Nie no, znowu to! Jech! Łup! Chlup! Chlup! What the fuck?! Naprawdę, chciałbym czasami móc latać w tej grze. Okej. O! A jak ja to mam zrobić? Jestem ciekaw. A, dobra. Mogę i tak. Do góry, poproszę do góry. Skrzynkę widzę, żeby to jedną. 3 diamenty, protection and breaking, bardzo dobra. To dziadostwo. Silk touch, bardzo fajne. A na górze? Aha. A widzicie, czyli... Oj, 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 oj. O! Uciekamy! No nie. No nie. Nie. No nie. Endermite! Co ty tu robisz? Tea. Teoretycznie w tej głównej, może tej powinno być skrzynki. Nie wiem. Ta nie idę tam już więcej. Gdzie ten menda? A. Tutaj. Po co ja tu wszedłem? Nie tu chciałem wejść, chciałem tam iść. Okej, dobra. Czyli czekajcie tu w prawo. Ojoj. Będzie jedna próba tylko. O kurde. O kurde. Uwaga. Boże, chroń królową. Jestem. 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 Wchodzę do środka.
Instant Health. Weźmiemy sobie stojak. Może bez tego różowego. Lilowego, bo to lila jest, nie? I mamy drugi ten. O ty! Ha? Ha? Dobra, co tu mamy? O, fajne. No, bitrot to może mniej. Efficiency breaking weźmiemy. To nie, dobra. I kolejne to. To ja, dobra. No, mamy dwa i możemy wracać. Teraz wam pokażę, o co tu chodzi, po co mi to potrzebne i co to za nowość jest w ogóle. To jest na tych stateczkach przy twierdzach, jeszcze raz powiadam. Niestety zakłada się zamiast pancerza i to boli pod tym względem. Załóżmy, mamy coś takiego. I ja sobie lecę. Niestety lata przykromietki. Trochę się zużywa. Niestety nie widzę ile. Ej! Ej! Czego? Czego? Za co? Fak, 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 fak się wściekł. Za co tak bijecie mnie? Dobra, o co chodzi w tym płaszczyku? Ano tak, że jeżeli go mamy założonego, to działa na zasadzie, jeżeli spadamy chyba 4 bloki poniżej. No zaraz zobaczymy, czekajcie, mam 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ta! Już zaczynamy opadać. I to jest na zasadzie, kochani, tego. Paralotni troszeczkę. Fajna rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie w mojej serii tej na modach. Ultimate Mod Survival Glider jest takie coś. No, no to jest takie skrzydełko. To też jest tutaj coś takiego, tylko... Teoretycznie, czekajcie, gdzie ja mam perły? O, fuck, zapomniałem, że to jest to tu. Dobra, perły znacznie dalej już można rzucać. To jest jedno pewne. To jest chyba poprawione, bo tego nie było wcześniej. Okej. Okejki, kejki. Dziub. Dobra, weźmiemy sobie trochę żarcia. Dobra. Żarełko. O Jezus, ile etków. No i taki glider to mi się przyda. No fajnie wygląda. Czekajcie, spróbujemy jeszcze wejść na górę. Czekajcie, efficiency breaking. Moim wezmę. Czekajcie, tylko spróbujmy to zrobić w ten sposób. Wezmę, zbiorę dużo tego endstone'a. Szkoda, że endstone'a tak wolno się kopie. To jest przykre. Mogłoby to szybciej być. Potrzebujemy z 1,5 staka, o ile się dobrze orientuję. A mamy 40 sztuk. Normalnie jak Superman, nie? Kurczę. Tylko, że nie możecie się wzbijać, latać do góry, a tylko cały czas powolutku spadacie, jak lecicie tym, czyli opadacie. O, może nie spadacie, tylko opadacie. Fajna rzecz, fajny akcent i to oczywiście można znaleźć tylko w tym świecie endowym, więc to się bardzo przydaje między tymi cholernymi wyspami. Ile mamy? Dobra, jest 1,5. Dobra, dawaj to. To co, jedziemy z tematem? No to patrzcie. Ciun, 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 ciun. To jest test. Dobra. Będzie wysoko, oj, wysoko. Myślę, że będzie wyżej niż te twierdze były. A twierdzę jakoś łatwo znaleźć, to znaczy musicie no, nauczyć się przeskakiwać za pomocą pereł między tymi wyspami, bo można, na szczęście jest patent tego rodzaju, że jak perła wpadnie bezpośrednio do voida, czyli niczego nie dotknie, to nie tepnie was, ale jeżeli trafi w ścianę pionową, to się zespawnujecie tam i spadniecie. Okej. Okay. Okej. Wystarczy? Jest wysoko? Elektra jest. To gdzie? Gdzie ja miałem? Patrzcie! A nie można podjadać.
Zobaczcie, jaki kawał drogi możemy pokonać dzięki temu, że na przykład tak się wzbiliśmy. To jest genialne do podróży. Szczególnie do podróży właśnie będzie, kiedy to ten. Oczywiście to się cały czas powolutku zużywa. To można naprawić. To można naprawić i można enchantować. Drzewa! Oj, oj, oj. Bum. Dobra. Można to enchantować na unbreaking. Chyba książeczką, ale nie wiem, czy można normalnie. A naprawia się na kowadle, dodając skórę. Więc zaraz wam pokażę, jak to się robi. Sekundeczkę. No, jesteśmy w naszej sypialni, wróciliśmy z Endu. Wszystko fajnie, pomyślnie przebiegło. No, mamy tutaj tą elektrę. Cześć, Malina. To mamy. O Jezu, duży porządek trzeba będzie tu zrobić. Tutaj chyba diamentówki będę trzymał. To niestety muszę ze sobą. To jest mój? Nie, to nie jest mój. Jakieś wiaderka trzymam, widzę. Teoretycznie te stalówki to trzeba by było albo powywalać, albo coś z nimi zrobić, bo to po co mi? Dobra, tutaj, jak ja mam enchanty, nie? A skoro mamy potki, to wrzucimy sobie tutaj. O, potionki. Mamy diamenciki w ogóle. Załóżmy to. I teraz tak, jak to się naprawia? Bardzo prosto. Bierzemy skórę. Trzeba jeszcze ją mieć, jest, dobra. Parę leveli oczywiście musimy mieć. Bierzemy Raidera. Skórka jedna. Kost, jeden. Czy mamy Unbreaking książki? Unbreaking 3. O, czy jest 4? Czekajcie. Nie, 3. Będzie się wolniej zużywało. No i oczywiście możemy to użyć na książeczkę. Mamy Unbreaking 3. Ciekawe, czy jeszcze dałoby się. Ile mam? 27 leveli, dobra. Protection 3. Ale czy ja mam Protection jeszcze 3 gdzieś? Żeby ewentualnie połączyć. No nie mam. Co jest, Malina? Co się stało? No nie wiem. Nie wiem, o co ci chodzi, Malina. Dawaj, Protection. To wziąłem tą książkę, czy nie wziąłem? Malina, przeszkadzasz mi. Wiem, pada, boisz się. A widzicie, nie da rady. Czyli tylko i wyłącznie unbreaking. Trochę szkoda pod tym względem, no bo wiecie, no jednak, o, tutaj już moja złota zbroja, zrobiłem sobie. A tutaj nie wiem jeszcze jaką. Może ironową. Mamy ich tyle. To i na pierśnik. No jasne, zróbmy ironówkę. I to. Fajnie wygląda. Jak spawacz. Troszeczkę. O, pozdrawiamy wszystkich, którzy są z zawodu spawaczami. I to nie są śmiechy, to są bardzo dobry zawód. Ciężki, ale dobry. No i dobra, to sobie tu wrzucimy. Boże, ile ja tego mam wszystkiego. To jest bardzo ważne, ekwipunek. To właściwie możemy. Fire aspect na mieczu? Really? I smite? Dobra, to tu. I to tu. Jesteśmy ustawieni i wszystko jest luz. Oczywiście do następnego odcinka postaram się trochę tu podokańczać. Nie, myślałem, że naprawili te cholerne drzwi, ale niestety. Błyszczało się. No dobra, słuchajcie, podpowiedzcie mi, kto mi wrze. Co? Albo to może za ciemno jest? Ja nie wiem. Kto mi zżera ziemniaki? Zasadziłem całość ziemniaków i znowu nie ma ziemniaków. Co tu grane jest? Zobaczcie. Kradzień ziemniaków jakiś. Może jakaś świnka? Cholera wie. Całe poletko. Tak samo było z burakami. Tylko, że zasadziłem i teraz widzę, jest luz. Dobra. Pozbierajmy tylko jeszcze to. To było ciekawe. I to też było ciekawe. Dobra. Dobra, kochani, kończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i co? Trzymajcie się do następnego. Hejka!